Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj mam dla Was małe ogłoszenie. Jak mogliście zauważyć, w ostatnim czasie bardzo dużo było u mnie materiałów z nadchodzącego Call of Duty World War II. Jeden ze streamów z tej gry cieszył się tak dużą popularnością, że według Twitcha w jednym momencie było 42 widzów. Również wtedy mój kanał, do którego link macie w opisie, zaobserwowało 18 osób. Dzięki temu na jednym z następnych streamów otrzymałem możliwość zostania towarzyszem Twitcha. I tak oto przy stanie 63 obserwujących pojawia się możliwość subskrybowania mojego kanału. Od teraz regularne streamy nie powinny być dla Was niczym dziwnym. Przy okazji, polska grupa wsparcia poświęcona właśnie grze Ubisoftu, stworzona przez Marceusa78, osiągnęła pułap 1000 osób, za co w imieniu swoim, jak i pozostałych administratorów dziękuję. Co do tego, co będziecie mogli oglądać na moim kanale, to na tę chwilę pewniakami są Battlefield 1, do którego kupiłem premium, Tekken 7, w którym regularnie próbuję sił w turniejach, jak i oczywiście R6. Ponadto rozważam możliwość zrobienia 12-godzinnego live'a, który odbyłby się w tę sobotę i te tytuły również będziecie mogli obejrzeć u mnie na żywo. Oprócz tego może pojawić się Rocket League, który został zaproponowany przez jednego z widzów w ankiecie dotyczącej moich transmisji. Materiał, który oglądacie, jest zapisem meczu z testowego serwera technicznego, który tydzień temu pozwalał zapoznać się z nowinkami operacji Blood Orchid, która ma swą premierę dziś o 17. W prezentowanym meczu rankingowym graliśmy wraz z Sawyerem i Gaciem na nowej mapie Park Rozrywki przeciwko zawodnikowi z Pro League Kanto Rakietemu z NC Esports. Mimo usilnych starań, nieznajomość mapy i wyższość Kanta przewyższyła. I to by było na tyle. Raz jeszcze zapraszam Was na mój kanał Twitch, który możecie zaobserwować i od teraz subskrybować, jak i również zachęcam Was do polubienia tego kanału YouTube, mojej strony na Facebooku i pamiętaj widzu, nieważne jest co lubisz, jak grasz, jesteś graczem. Od mojej strony chyba trochę się... Czekaj, bo tutaj... Była tu kamera... Ale... Dobra... Po prostu jest... On tylko wrócił z gry, napisał, że został zbanowany, ale... Jednak nie dostał bana. Stąd ten, tak, wracam. O! Przecież dostał w ryj. Bok jest. Jak Gastrze podbiegniesz po prawej, masz otwarte okno. Tam, tam jest rozwalona kamerka. I za oknem masz właśnie takie pudła, na pudłach, jeżeli dostał. Ach tak, ta animacja, co nie? No, jednak nie naprawili. No. Ale ty ładnie wiedział. O. Dobra, oślepił mnie tutaj Ela i wpadłem w odnawiązanego wejścia. Umbrella, Ela. 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 Ale la. Manumana, Ela. Ela. To jakoś tak leciało, nie pamiętam. Ja pamiętam. To fajnie. Fajnie. No to podejrzewam przegraną, ale na szczęście to tylko tytysy. No. Już to mail. Nie, ja bym tutaj jednak wziął tą frostkę, żeby chociaż im spowolnić trochę. Chodźcie do Meliny. Ogarniasz już ją? New pro player. Ten Dawid jest jeszcze na live? Jest, ma. O, też chyba tym za legendarny. Ale jaki ma ping? No. No widzisz, jaki masz ping. 286, nie no, fajnie. Ładny ping. Już czterech znowu jest przeciwników. Nie zabiją go. Pingu przecież. Ktoś tutaj ma? Uderzeniowy? Yep. Jednego reinforce'a tutaj jakoś ma. Aha, brak miejsca, dobra, świetnie. Ale nie, no.
Czekaj tam, rzucę ci tutaj. Pierwsze zranienie. Tylko gdzie? Tarcze mają. Tam mają Montiego. Uważaj, Greg, tam jest Monty. Tak, widzę. No i ładnie. A Monty spadł na dół. Chyba czy nie? One up, four remaining. Jezu, mam HP. Oni rozwalili szybko nas, my rozwaliliśmy szybko ich. Tak. Bananek mi się pyta, czy może ze mną pograć technika. Co? Bananek. A. Spoko. A jak skończymy? Napiszę mu, że spoko. Jak skończymy? Weź napisz, czekaj, tam muszę sobie IP skopiować. test.globalelite.pl, zaraz pamiętam. Tam mam na tym tym jeszcze. No. Ej. Zarąbiście Hellgate, w ogóle co ciekawe, gramy Rankeda na nowej mapie. Naprawdę mi się podoba, że można na wszystkim pobierać te Rankedy. No wiesz, latko fit. A to też nie jest możliwe, ale okej. Okay. No, i ten materiał trafi na YouTube'a. Jeszcze na tym przodem dyskutuję. Także no, to będzie to gorąco. Nie wiem, gdzie jest. Ale ogólnie jestem zadowolony. Tylko mi się po prostu gorzej strzela, nie? Ale tak to jest. Gra mi się lepiej, nie? No ale strzelanie w ogóle trzeba. Dzień dobry. No cześć. Właśnie była przed chwilą akcja do TTS-u, no usunęli te. Playlistę map. A, co usunęli? Playlistę map, że na rankedach nie da się tych map grać różnych. Aha. A, to dlatego mam, dobra. A widziałeś gdzieś na Reddicie pokazali co będzie w aktualizacji, tak? O, skrót! Skrót od głównych drzwi na dole. Ja pierdolę, dokładnie mnie skrócił. Zrobił to jak Marcellus. No już. Tylko ten kolor jest skraca. Słabo mnie słychać. Na razie tego nie jestem w stanie zmienić, bo nagrywam. Ale zmienię to najwyżej po meczu. A facet to już przyznać, że nieźle skraca. No. Dobry kreca. Ale nie skrycie. To nieźle w Sojur. Co? No i ciebie nie zabił, a mnie zabił. Dobra, skąd? No tam z przodu. No, to jest za typo chory, ja go zgłaszam. On w biegu przeżywali, nie, Andy, to jest pro player. To jest proligowiec. Serio? Tak, to jest proligowiec. Aha, bo ja go zgłosiłem. Ja też go zgłosiłem. A to jest proligowiec. Kanato, tak. To jest Kanato, Andy, to jest proligowiec. Dobra. No to mamy, kurwa, tytuł filmu. Zgłosiłem proligowca. A ja go zdęcił, to był mój. Jestem dobry. Elo. Nie, dobra, weźmy, jeszcze. A pokój inicjacji? Możemy wziąć na niego. Co to za nazwa jakieś? Pokój inicjacji. To jest z tego jakieś sekty tam. No ale, Szybko, jak trafiamy na proplayerów, do tego nowa mapa, tak, czego ty oczekujesz? Dawaj, Bananek, pooglądaj nas. No, ja? Wejdź tutaj na stream Sojura. No. Pisz i Sawyer na Twitchu. Przez Y. Tak. Sawyer. A ty już grałeś na nowej mapie? Ogarniałeś ją jeszcze trochę? Na Twitchu i Sawyer. Przez Y też. Na TeamSpeaku Sawyer, a na Uplayu Sawyer. No i to w ogóle incepcja jest. O. Yep. Czyli trzeba zrobić dziurkę o tutaj.
Kurde, bale, co ja mam tutaj zrobić? Kurde, to nie ma sensu. Kurde. To na niej co tam tu robisz? A ja też nie wiem. Ale spokojnie, Sajur. Nauczymy się. Ale spójrzcie to. A te jakieś... O, a stąd można skrócić. Ale to trzeba mieć... Wiem, widziałem wczoraj na streamie u ciebie, widziałem. I też w ogóle w grze słychać jak inaczej. Już my tutaj sobie z Matem biegaliśmy w tej mapie. I... z Tobikiem. Właśnie masz Da Vinci. Ujawniono mnie, szakal. Kierunek A. Kurde, a szybko odwracam teraz faktycznie co 5 sekund. Gaspio, tu masz typa. Zaraz, zaraz, tutaj, pro. Nice. O, ale mnie tego. Your identity has been compromised. Jezu, ile jeszcze? 4? You're exposed. To jest jakiś team pewnie pro League Offsów. Już nie wiem. Nie, ale Shackle jest teraz kurde mocno zbustowany, to muszę przyznać. Dobrze, bo ten Shackle nie był jakiś zbyt fajny. To wykrywanie było zdecydowanie słabe. Mówisz, Dawid, czy ja widzę, bo jesteś w moich listach. Dawid to było słabo. One out, four remaining. Jak go posłował? Ale naprawdę, on strzelał idealnie obok niej. No może on nie chciał jej zranić. Bo on ją kocha, ale chciał poza tego. Ej, ale ten pistolet jest genialny. Czyli. No ta najlepsza jest ten LK, która ma wbudowany w pistolet laser, który jest zielony, chcę podkreślić, ma wbudowany laser celownik, który jest i laser, który jest zielony. Ale oczywiście pewnie trzeba będzie kupować, żeby móc na nim grać. Ale tutaj możecie zwrócić pano, ładnie zagrałeś. Ładnie. A co ten zielony laser? Nic, nic, jest zielony. Nie rozumiesz? Zielony laser, hello. Dobra. No dobra, no, ja myślę, że dobra. No ja mam nadzieję. Let's go die. Weź ty sobie tam, nie myśl, że ty sobie możesz pozwalać na takie rzeczy. Nie możesz. Na jakie? Nie wiem na jakie. No masz gaz, przejeżdż, już nie płacz. Boże. Co? Dzięki. Czeka z wyborem tego operatora, myśli. Oczywiście też zachęcam zarówno ciebie, jak i YouTube do sprawdzenia mojego artykułu na temat nowej bety Call of Duty na invicta-game.com. Nie zaprzeczalnie. No dobra, jak tu wbierz rangę, to będziesz miał ten? Rangę. O, jak bijesz rangę, to będziesz miał rangę. Logiczne. To co na początku nie byliśmy. O Boże, to na to ma takie Far Cry 3 Blood Dragon. O kurde bele. Szatkach siedzę dronem. The diffuser has been recovered. Proceed to bomb. No właśnie zielo. No. E? Jakim bałem? Remisujemy 2-2 z projektowcem. Jakim no zobaczcie, on sobie wybiegł tą. W tym miejscu, gdzie stoję Gragi, dostałem od tego. Widzę. No bo można ją wyrzucić się tak, bo chyba nie ma tego ograniczenia jak... z echo, nie? Że możesz ją wszędzie wyrzucić.
tutaj jest ten. Ela. No, grajmy. Widzisz, że się strzelam. Nie widziałem. Ja pierdolę, no w pierdolę nie są mówię. No ale to tu coś zrobiłem, no. A, system w zranieniu. Że będzie gorzej. Ale... O, chyba co jaja robisz w tym momencie? Ile miałem jego szybko pocisku wywalić? No ale chodź, czy projektosa zdjąłeś? Chciałeś pochwalić koki. Co? Ale to po niego co zdjąłeś. Dobra. Pamiętaj, że to będzie na YouTubie to co teraz gramy, więc uważaj. Niech będzie, ja sobie jem. Ale to tam jakieś długie te rundy są. Nie zauważyliście? No, chyba wydłużyli je. Albo wolniej lecą, bo nowa mapa. Nie no, ale już się gramy, ale... O nie. Ostro. Musieliśmy trafić na pro playera oczywiście. Kokos Battlefield zrobił wynik 53 na 1. Czytało jak nic. Właśnie, no pewnie na czołgu. A ja raz widziałem jak typo na samolocie zrobił ponad 100 fragów i 3 zgony. W jakim samolocie? A, w samolocie. Tak, w Battlefield 1 ponad 100 fragów w samolocie i 3 razy zginął chyba. Nice. Ja go nie lubiłem, bo większość moich deadów to było właśnie od niego, z sniperu. Ale fart. Teraz spadnie w pułapkę jedną jest po nim, a on na pewno rzucił pułapkę. No. Nie wiem, chowało. Kokos w czołgu to tylko noob. A w ogóle jakie ty masz Hellgate słuchawki? Face to face się nie tak zrobił. Jakie zakupiłeś? Okej, to wtedy szansu na siebie. No jak nie tak można? Go ale chcącego nie strudnego kokos. Generalnie to wygramy obrony, ataki przejebujemy. To wygląda ładnie na tym, na mapie. Kto? Ja bym do tego posągu w tym poszedł, ale może być laboratorium. A wiem gdzie jest laboratorium. Ej, nie wiem. Nie dobrze mi z tym. W ogóle banan poszedł. No wiem. A ja chciałem, wybacz. Tak. Pardon. Tak, i tu wiesz, nie? Jaki rak? Nie wiem, trafi strona. Tak się kończy zabieranie Aikoga. Panie Newsa na szczelniku zrobić. Co nie? Słyszysz? News na szczelniku po prostu. Zabrali mu Aikoga, już nie umie grać w grę. Nie trafi zielony. Takie smutne, ale w sumie to prawdziwe. Nie wiem po co to Dawid coś nie forsowałeś, ale okej. No jednak zdałem. No jak znowu ten typ, bo ja go zgłaszam. No zawsze jak się tylko on mnie od razu zabija. Ten koleś też. Gragi na wprost. Dobra. Nie gragi, Boże. Jeszcze jest zawsze wstrzymywany, to on po prostu... Ja się tylko wychylę, on... Tak mi ten typ odnerwił.
Serwuję. Od B. No, no tego to i tak już nie wygramy generalnie, tak chciałem tylko zauważyć, no, ale próbować można, no. Twitchka na pewno wchodzi. Wchodzi do toalety, będzie patrzeć zaraz, tak, no właśnie. Oj, no trzeba wiedzieć gdzieś tak, toaletę. Ja z pro playerami. No cóż. No siemasz, Koldy. Dobra.